Witam bardzo serdecznie, z tej strony Tomasz Lisowski. Zapraszam na raport piłkarski w Zebra TV. Już jest kolejne wydanie raportu piłkarskiego, a w nim mówimy o remisie Radomiaka Radom z Rozwojem Katowica, także o wygranej broni Radom z Pszczonowianką. Oprócz tego z naszą kamerą sprawdziliśmy, jak w Campeon.pl lidze okręgowej poradziły sobie Centrum Radom z Legionem Głowaczów oraz Zamunie Radom z Pilicą Nowe Miasto nad Pilicą. Zapraszamy! Tradycyjnie zaczynamy od ligowego spotkania Radomiaka Radom. Tym razem rywalem zielonych był Rozwój Katowice. Radomiak sobotni pojedynek rozpoczął od straty bramki. 8 minuta, dośrodkowanie z lewej strony boiska, niefrasobliwa interwencja w obronie i nieszczęście gotowe. Bramkę dla Rozwoju Katowice zdobył Dawid Domański. Na domiar złego w 11 minucie groźnie wyglądającej kontuzji doznał Chinonzo Agu. Jak się później okazało, zawodnik Radomiaka musiał opuścić boisko, a jego miejsce zajął Mateusz Stomporski. Tuż po kontuzji Agu Radomiak wykonywał rzut rożny. Piłkę w pole karne zagrał Dawid Kwiek z grani piłki i bramkę zdobywa Karol Kucharski. Rozwój Katowice, Radomiak Radom 1-1. W 29 minucie trener Werner Liczka został zmuszony do przeprowadzenia drugiej zmiany, bowiem w tej sytuacji kontuzji doznał Szymon Stanisławski. Piłkarz zielonych nie był w stanie sam opuścić boiska. Jego miejsce zajął Przemysław Śliwiński. W 38 minucie w taki sposób zagrał Tomasz Wróbel. Całe szczęście, że Kamilowi Kościelnemu nic się nie stało. Natomiast o zachowaniu zawodnika Rozwoju można powiedzieć tylko jedno. Boiskowe chamstwo. Czerwona kartka jak najbardziej słuszna. Do końca pierwszej połowy Radomiak nie potrafił wykorzystać gry w przewadze i po 45 minutach było 1-1. Wraz z gwizdkiem rozpoczynającym drugą część meczu bramkarza Rozwoju zaskoczył Dawid Kwiek, jednak ostatecznie piłka trafiła w słupek. I to by było w zasadzie tyle, bo mimo gry w przewadze zielonym nie udało się zdobyć drugiej bramki. Próby były, głównie z dośrodkowań, ale nie przyniosły one skutku. Rozwój próbował atakować, ale na posterunku, tak jak w tej sytuacji, był Adrian Szady. W 63 minucie bramkę mógł zdobyć Przemysław Śliwiński, ale po minięciu bramkarza jego strzał okazał się zbyt słaby. Do końca meczu wynik się nie zmienił i Radomiak mimo gry w przewadze zremisował na wyjeździe z Rozwojem Katowice 1-1. Z tego rezultatu nie był zadowolony Werner Liczka, trener Radomiaka Radom. Dziwny mecz dzisiaj. Dla nas dwie poważne kontuzje, dwóch podstawowych zawodników, potem czerwona kartka, myślę tak jakoś troszkę niepotrzebny, tak nerwowy mecz. No asi pokazało, że właśnie jak jest tam przewaga jednego więcej, no to, że to jako nie jest tak aż zbytnie jako dobre, bo no my jsme bardziej liczyli, że Katowice są takový zespół bardzo ofensywny a że to, że będzie takový mecz bardzo, bardzo tam jako przejść do ataku a odwrotnie, a tam no to bylo po tým, že, no, že očivěště, jeli je s předtímník o jednoho měj, no tak se cofně a že hra před svým plným kárným, no tam myslím, že to zagral předtímník bardzo mądře, no a my jsme jako měli málo věry zaufání, jak už jsme tam třeba vešli do těch ostatních 25 metrů, tak to je za vše, bonč ta pivka je tam dokladná, ale nie jest tam nikt na pierwszy słupek, potem zaraz jako jest tam kto na pierwszy słupek, a jako piłka jest jako niedokładna, jest mało takowych dobrych decyzji. No, także właśnie jako tak bierze no, ten mecz, ilość okazji jako, jak naszych, no tak przeciwnika, tak myślę, że ten mecz, no, ten remis a podzielenie punktu jest zasłużone. Z kolei Mirosław Smyła, trener Rozwoju Katowice, był zadowolony z gry swoich zawodników w defensywie. Dzisiaj było widać, że od pierwszej minuty był bardzo zaangażowany cały zespół. Strzelamy bramkę, układa nam się to wszystko, myślimy, że najgorsze za nami. No i po raz kolejny popełniamy błąd w polu karnym. Różnie to można oceniać, jedni mówią, że bramkarz, inni, że ktoś zasłał z obrońców. Będziemy widać na wideo, analizować, zobaczymy. Natomiast no, umówmy się, no, u nas w bramce jest 18-latek, który cały czas się rozwija i robi to w sposób wspaniały i u mnie ma
potężne wsparcie. Tak naprawdę będzie to tylko jego ogromne doświadczenie i myślę, że tylko będzie w tym przypadku lepiej. Natomiast to, co teraz powiem, będzie dziwne, ale czy to żartem, pół żartem, pół serio, obojętnie jakby to nie określać, powiedziałem Tomkowi Grublowi, wiesz co ci powiem, może i dobrze, że dostałeś czerwoną kartkę, bo w 10 trzeba było uwierzyć w założenia taktyczne, w pewną taką odpowiedzialną pracę na boisku i to było w drugiej połowie widać. Ja nie przypominam sobie oprócz tego rozpoczęcia meczu ze środka, aby Radomiak stworzył 100% sytuację i tak naprawdę było to między innymi niesamowitą pracą wykonaną przez cały zespół w defensywie. Tak jest fundament wszystkiego defensywa. Dzisiaj można powiedzieć, że od przerwy zagraliśmy na 0 z tyłu i to mnie napawa optymizmem. Mecz w Katowicach nieco rozczarował, szczególnie dlatego, że przez większość spotkania Zieloni grali w przewadze. Takie szanse trzeba wykorzystywać, jeśli na początku sezonu tak wiele mówiło się o walce o awans. Radomiak zajmuje obecnie 8 miejsce w lidze z dorobkiem 5 punktów. W środę u siebie zagra przeciwko błękitnym Stargard, a w sobotę na wyjeździe z Olimpią Zambrów. A teraz czas na czwartą ligę i mecz pomiędzy Bronią Radom a Mszczonowianką Mszczonów. Spotkanie fatalnie rozpoczęło się dla gospodarzy, bowiem już w 10 minucie za ten faul czerwoną kartkę otrzymał Cezary Zieliński. Mimo straty gracza broń wcale nie zamierzała odpuścić. W 20 minucie w polu karnym został sfaulowany Michał Bojek, a sędzia wskazał na 11 metr. Rzut karny wykorzystał Piotr Nowosielski. W 27 minucie było już 2-0 dla Broni, a strzelcem okazał się Przemysław Wicik. Jednak 2 minuty później bramkę kontaktową dla gości zdobył Paweł Jakubiak. W 45 minucie był już remis 2-2, a na listę strzelców wpisał się Marcin Gregorowicz. Drugą połowę Broń rozpoczęła tak jak pierwszą część spotkania, czyli od czerwonej kartki. Tym razem w 58 minucie sędzia z boiska za ostry faul wyrzucił Arkadiusza Oziewicza. Jednak i tym razem piłkarze Broni pokazali charakter. Rajd prawą stroną boiska Kamila Czarneckiego, faul w polu karnym i rzut karny. 11 na bramkę ponownie zamienił Piotr Nowosielski. W 81 minucie to zawodnik Mszczonowianki został ukarany czerwoną kartką za ten faul na Kamilu Czarneckim. Sędzia wskazał na wapno, a bramkę zdobył Dawid Sala. Do końca meczu wynik się już nie zmienił i Broń w dramatycznych okolicznościach pokonała Mszczonowiankę Mszczonów 4-2. Dla piłkarzy ekipy Splant wielkie brawa za charakter i determinację. Tak naprawdę napisałbym pewnie gruby elaborat na temat tego meczu, a chyba z jednym słowem to opiszę: kompromitacja. To co zrobiliśmy to po prostu to jest wstyd. I tak naprawdę zawsze byłem i będę z tą drużyną na dobre i na złe, ale to co dzisiaj zrobiliśmy to po prostu to jest haniebny czyn. Bardzo mi, naprawdę bardzo kurwa, przepraszam, bardzo mi przykro, ale w słowach jakbym mógł nie przebierać to bym udusił połowę. No. Zrobiliśmy coś strasznego, ja mam wielki szacunek do postawy Broni Radom, bo to co oni zrobili to dzisiaj jest naprawdę coś niesamowitego, ale gdzieś tam upatruję powodu w tym, że to my daliśmy im możliwość tego grania. Traciliśmy beznadziejnie piłki w momentach, kiedy mogliśmy stworzyć akcję. W większości przypadków niestety nie zrealizowaliśmy tego, co mieliśmy przyjęte, co mieliśmy założone. I wyszło jak wyszło. Tak jak cieszyłem się z każdego medalu zdobytego przez Polaków na obecnych Igrzyskach Olimpijskich w Rio, tak dzisiaj moja radość przeszła naprawdę wszystko i chciałbym, żeby powiedzieć tylko tyle, że moi zawodnicy dzisiaj pokazali, że mają charakter, jeszcze raz charakter i to, co ma 100% mężczyzna między nogami. Mam nadzieję, że nawiązujemy do takiego charakteru, który zawsze miała tu drużyna Splant i oby w następnych meczach to wszystko poskutkowało zwycięstwami. Wydaje mi się, że na brawa zasługuje cała drużyna, bo dzisiaj pokazaliśmy charakter, jaki nam wpaja trener Tużański. I ten wynik, myślę, że da nam takiego pozytywnego kopa jeszcze do cięższej pracy. Tak naprawdę zabrakło nam ambicji. No to tak naprawdę Broń tylko o tyle miała tego więcej. Jeśli chodzi o umiejętności, wydaje mi się, że tutaj jakoś tam wielkiej piłki Broń nie zagrała. Samo to szli bramki z trzech karnych, ale to były karne po prostu wywalczone. Tak? I tak naprawdę nas chyba te czerwone kartki uspokoiły. Myśleliśmy, że i tak strzelimy. No.
ciężko tak naprawdę coś powiedzieć po takim meczu, tak? Rok nie przegraliśmy i w sumie chyba w końcu musiał przyjść ten moment, szkoda, że w taki sposób. Broń po czterech kolejkach zajmuje drugie miejsce w tabeli ligowej. W środę podopieczni Dariusza Różańskiego zmierzą się na wyjeździe z Mazurem Karczew, a w sobotę również na wyjeździe z Błonianką Błonie. I przenosimy się na boiska Campeon.pl Ligi Okręgowej. Tym razem Centrum Radom Beniaminek Rozgrywek zmierzyło się na wyjeździe z Legionem Głowaczów. Centralni mieli swoje sytuacje, ale nie potrafili pokonać bramkarza gospodarzy. W 32 minucie Legion przeprowadził dobrą akcję lewą stroną boiska. Sytuację próbował ratować obrońca centrum, ale ostatecznie za sprawą Kamila Nidzińskiego piłka wpadła do bramki. Po strzeleniu bramki piłkarze Legionu nie odpuszczali i byli blisko podwyższenia rezultatu tuż przed końcem pierwszej połowy. W drugiej połowie centrum próbowało wyrównać, ale na posterunku był bramkarz gospodarzy. Czasami też zawodnikom z Radomia brakowało szczęścia, tak jak na przykład w tej sytuacji. W ostatnich sekundach spotkania Legion przeprowadził kontrę, którą nieprzepisowo przerwał Patryk Grylak. Za to zagranie zawodnik centrum obejrzał czerwoną kartkę. Pierwsze punkty na naszym terenie cieszą, 3 punkty. Moim zdaniem jak najbardziej zasłużone, bo mówię, pierwsza połowa, pierwsza sytuacja. Strzeliliśmy bramkę, później mieliśmy poprzeczkę. Drużyna tutaj przyjezdna próbowała nas ze stałych fragmentów zaskoczyć. Nie udało się, wynik 2-0 do nas, jakby przerwy by był. To bym nie powiedział, nie miałbym żadnych pretensji. Druga połowa to przewaga tutaj gości, ale tak jak było widać na boisku, kontry jakbyśmy lepiej wykorzystali, ten mecz by się skończył, myślę, wyższym wynikiem dla nas. Zagraliśmy dobrze obronie i to było chyba kluczem do zwycięstwa, bo broniliśmy się dobrze, strzeliliśmy bramkę i jesteśmy zadowoleni z całej drużyny. Chyba ten wynik mógł być wyższy, bo mieliście kilka sytuacji, szczególnie w końcówce. Ale pogoda miała dużo do znaczenia, straszny upał dzisiaj był. Graliście... Przekładało to się po prostu na grę. Graliście tydzień temu z Zamyniem, dzisiaj z Centrum, czyli dwa mecze z Beniaminkami. Która drużyna twoim zdaniem jest lepsza piłkarsko? Obie są na równym poziomie, tylko my z Zamyniem zagraliśmy słabo po prostu i wykorzystali to gospodarze i przegraliśmy ten mecz. Za podejście nasze do tego meczu, za podejście zawodników, które było, uczułem, że na wyjazdach będzie się grało bardzo ciężko. Brakowało nam tutaj takiego zęba od samego początku, charakteru, gdzieś tam koncentracji. Przeciwnik bardzo fajnie zagrał od samego początku, z dużym zaangażowaniem, na dużej ambicji. Potrafili wymienić naprawdę 2-3 fajne podania, przeniesienie za gry na drugą stronę. Bardzo mi się podobał zespół Głowaczowa w pierwszej połowie, za to mój zespół uważam, że pierwszą połowę po prostu przeszedł i bez większego zaangażowania, z czego nie jestem zadowolony, bo to drugi mecz i drugi raz pierwsza połowa w naszym wykonaniu jest, że tak powiem, fatalna. Znowu wyszliśmy po prostu bez pierwszej połowy, tak, nie wyszliśmy z szatni, zagraliśmy słabe 45 minut, nie ma się co oszukiwać, dopiero po przerwie zaczęliśmy coś grać. No właśnie, z czego się biorą te słabe pierwsze połowy w waszym wykonaniu? Nie wiem, chyba w głowie zawodników to siedzi. Jak w ogóle oceniasz, bo to wyglądało tak, jakbyście byli troszeczkę zaskoczeni dobrą postawą Legionu w pierwszej połowie. Znaczy oni byli bardziej zaangażowani, strasznie byli zaangażowani, oni chcieli, a my nie. Troszeczkę też chyba szczęścia zabrakło w tych sytuacjach tam pod bramką, bo mieliście kilka konat. Tak, w pierwszej połowie mieliśmy Marcin Wiatrak, miał sytuację, nie strzeliliśmy, oni potem strzelili, my strzeliliśmy sobie bramkę i w drugiej połowie, no to nie wykorzystałem sytuację, tak. Kolejnym rywalem ligowym Centrum Radom będzie Pilica, Nowe Miasto nad Pilicą. W drugiej kolejce Ligi Okręgowej Zamłonie Radom zremisowało na wyjeździe z Pilicą Nowe Miasto nad Pilicą 1-1. Gola na 1-0 zdobył w pierwszej części spotkania Adam Pędzikowski z Pilicy. Zamłonie wyrównało dopiero w drugiej połowie. W 75 minucie akcję wykończył Mateusz Kubica, który jak widać na obrazku miał coś do przekazania kibicom gospodarzy. Rzeczywiście dobrze wyszliśmy w mecz, bardzo dobrze, w 7 minucie strzeliliśmy bramkę i tak naprawdę, które mi się zaważyły, te nasze sytuacje niewykorzystane, które mieliśmy, no 100%owe, dwie naprawdę 100%owe. Gdybyśmy strzelili, a była to minuta 50, myślę, że zespół Zamunia już by się nie podniósł przy 2-0, być może przy 50 minucie jeszcze tak, ale w 60, które mieliśmy drugą dogodną sytuację, na pewno nie dali rady, myślę, że podcięło mi to skrzydła. No troszeczkę żałuję rzeczywiście tego remisu, ale z drugiej strony no, trzeba szanować ten punkt. Ciężko wywalczony, bo rzeczywiście mecz był taki na pograniczu faulu. Niedosyt, gdyż chcieliśmy zdobyć tutaj 3 punkty, tak?
po dotkliwej porażce rundę wcześniej, znaczy rundę, mecz wcześniej. Chcieliśmy odbudować się, tak? No niestety nie udało nam się w pełni osiągnąć celu, lecz z jednego punktu też się cieszymy, tak? Ale mieliście dużo sytuacji, żeby ten wynik podwyższyć i to już nie drżeć do samego końca o tą jedną bramkę straconą. Mieliśmy na dwie takie sytuacje, strzelec, takie stuprocentowe można tak to nazwać. Niestety, no nie wszystko się da wykorzystać w 100%. Nawet nie wykorzystaliśmy tego w 50%. No i skończyło się jak się skończyło remisem. Nie ukrywałem przed meczem, że przyjechaliśmy tutaj po 3 punkty. Natomiast wiedzieliśmy, że w Nowym Mieście jest ciężki teren, że boisko jest wąskie, krótkie. Nie sprzyja to takiej grze, jak my gramy, czyli od skrzydła gdzieś na prostopadłe piłki. Drużyna Pilicy postawiła nam bardzo wysoko poprzeczkę. Jeden błąd w obronie kosztował nas bramkę. Później musieliśmy ciężko pracować na to, żeby wyrównać. Pod koniec wyrównaliśmy. I tak naprawdę cieszymy się po meczu tak, przed meczem na pewno nie. Dzisiaj remis z Pilicą Nowe Miasto. 4 punkty w sezonie i 3 bramka w Twoim wykonaniu w tym sezonie. Świetny początek. Bardzo świetny. Dla nas ten remis jest jak zwycięstwo, więc nie da się wygrać, to trzeba zremisować, tak? Bramkę strzeliłem akurat ja, ale cała drużyna bardzo dobrze zagrała, więc ja powiedzmy tylko dołożyłem nogę do tego, tak? Drużyna dobrze zagrała. W drugiej połowie bardzo dobrze zagraliśmy moim zdaniem. Oni się tylko cofnęli, aby wykorzystać. Szkoda, jeszcze nie 3 punkty, ale co? Ale ten jeden punkt będzie na nas bardzo ważny, mi się daje. W trzeciej kolejce Zamłonie zmierzy się u siebie z Mazowszem Grójec. I to wszystko w tym wydaniu raportu piłkarskiego. Kolejne futbolowe emocje na www.zebra.tv już za tydzień. Zapraszamy.